Cześć, witam was w kolejnym odcinku Magic for Fun. Dzisiaj po raz kolejny deck tech do standardu, tym razem Black White Warriors. Jest to talia agresywna, opierająca się właśnie na stworkach o typie Warrior. Skoro to agresja, no to wiadomo, że muszą być te kreaturki. Kartami na pierwszą turę są Bloodsoak Champion, Mardu Shadow Spear oraz Mardu War Reaper. Zalecam granie na 4 sztukach, ponieważ jako, że właśnie jesteśmy tą talią agresywną, to chcemy od pierwszej tury narzucić presję na przeciwnika i jak najszybciej zlikwidować jego punkty życia. A kreaturka z siłą 2 z przodu w pierwszej turze lub z jakimś efektem, który odejmuje punkty życia oponentowi, tak jak w przypadku Mardu Shadow Spira, potrafi pracować znaczącą przewagę dla nas. Każda z tych kreatur to Warriory i każda jest na jakiś sposób istotna. Bloodsoak Champion, mimo że nie potrafi blokować, to potrafi wracać na pole gry, a więc możemy go odzyskać nawet po zniszczeniu. Mardu Shadow Spear, jeżeli nie zostanie zniszczony przed kombatem, gwarantuje nam zadanie jednego obrażenia przeciwnika. Umiejętność Dash potrafi również tego przeciwnika zaskoczyć i zadać nawet te 2 obrażenia nagle. Mardu War Reaper, karta świetna, jeżeli chodzi o walczenie z taliami opartymi na Grave, takimi jak na przykład CDC Weepy. Sporkami zadawiamane są Chief of the Edge oraz Chief of the Scale, a także Mardu Skull Hunter. Dowódcy zgrywają się bardzo fajnie ze sobą, jak i praktycznie z każdym stworkiem w naszej talii, ponieważ dają boosty tym Warriorom. Oczywiście te efekty się na siebie nakładają, więc posiadanie większej ilości na polu jest jak najbardziej na plus dla nas. Mardu Skull Hunter, mimo że wchodzi stopowany, to bardzo fajnie się zgrywa z tymi naszymi kartami, które wystawiliśmy w pierwszej turze, ponieważ zmusza przeciwnika do wyrzucenia karty z ręki. Tym samym odcina mu jakąś opcję reagowania na nasze zaklęcia. Wśród stworków zatrzymanych w tej talii wyróżniamy 2, Mardu Strike Leader oraz Mogis Marauder. Jeżeli chodzi o tego pierwszego, to on sam z siebie produkuje nam kolejne Warriory, tym samym rozbudowuje nasze pole i zwiększa opcje na wygraną, a także na blokowanie stworków przeciwnika, jeżeli mamy jakąś krytyczną sytuację na polu. Do tego po raz kolejny zdolność Dash daje nam opcję zaskoczenia przeciwnika i nagłego stawienia 2 kreaturek na pole. Oczywiście on sam wróci na rękę, ale przeciwnik będzie musiał na niego uważać, ponieważ będzie wiedział, że go mamy i będzie musiał być na niego przygotowany jakiś remove, albo jeżeli nie, to nagle będziemy sobie co turę dostawiać kolejne stworki 2-1, które będą prawdopodobnie dostawały boosty od naszych chiefów. Mogis Marauder, karta, która ma być poniekąd naszym finisherem. Jest to takie zapożyczenie z Mono Black Aggro. Przy dobrych wiatrach sprawia, że wszystkie nasze kreaturki stają się nieblokowalne i za jednym zamachem potrafią zrównać przeciwnikowi życie do zera. Wśród zaklęć niebędących kreaturami poleca się tutaj granie na Podsizie, na Valorous Stance oraz na Hero's Downfall. Podsiz, jak wiadomo, ma uszkodzić rękę przeciwnika w taki sposób, by jak najciężej było mu zareagować na nasze zaklęcia. Valorous Stance zazwyczaj grałem w tym deku jako removal, ponieważ chcę się pozbyć Siege Rhino, chcę się pozbyć kurserów, no i Hero's Downfall jako najlepszy point removal formatu według mnie. Niszczy nie tylko kreatury oczywiście, ale i Planeswalkerów. W tym wypadku jest to dość istotne, ponieważ w standardzie funkcjonuje Sorin Solemn Visitor i przy dłuższej obecności potrafi nam całkowicie odebrać szansę na zwycięstwo. Do tego jest jakaś zawsze odpowiedź na Stormbird Dragona, który poniekąd ma odporność na część naszych kreaturek. Jeżeli chodzi o landy, jest to dość prosty mana base. Gramy Temple of Silence, Caves of Kolios oraz Mana Confluence. Nie może zabraknąć oczywiście również Swampów oraz Plainsów. Ja polecam granie na 22-21 landach w tej talii, ponieważ większość naszych zaklęć posiada koszt 1-2, a tylko te, które my uznajemy za późnoturowe, są koszcie 3. Jeżeli miałbym podać sideboard, no to oczywiście znalazłby się tam Erase, na wszystkie Green Black Devotion, Bonów Erebos, który nagle pozwalają się przebijać przez kreatydy oraz przez kursery, Mogis Marauder, który sprawia, że jeżeli przeciwnik nie ma czarnych stworków, no to nagle nam wygrywa grę. Sorin Solemn Visitor, który jest rozwiązaniem na to, jeżeli przeciwnik jest dużo nad nas szybszy. Myślę tutaj o Monoredzie. Rider Spoils, który pozwala nam dobierać karty. I oczywiście jest to fajna opcja na pojedynki z deckami kontrolnymi, gdyż dobieranie kart w takich wypadkach jest ważne, zwłaszcza, że mają mazerą wal na piątą turę. Dość dobrze może się sprawdzać również Obelisk of Urd, który zazwyczaj wejdzie za niski koszt many, gdyż mamy dość dużo kreaturek. Tym samym pozwoli nam rywalizować z kartami takimi jak Siege Rhino, Brain Magot jako uniwersalna odpowiedź na midrange i kontrolki, Dark Betrayal, wiadomo, na Abzana oraz na Mardu oraz inne talie, które wystawiają czarne zagrożenia, które faktycznie mają jakieś znaczenie przeciwko nam. Skoro gramy na Dark Betrayal, to nie można nie grać na Glare of Heresy, karcie, która sprawdza się dobrze przeciwko kontrolkom, przeciwko Jeskai'om, przeciwko Red White Aggro. I tak to wygląda. Deck jest bardzo przyjemny, jeżeli chodzi o granie nim. Wystawianie kolejnych wojowników jest oczywiście rzeczą fajną, jak i wzmacnianie ich. Poza tym nie należą do najdroższych, ponieważ pod Seizy można z tego deku wyciągnąć, na ich miejsce włożyć coś innego i tym samym zredukować znacząco koszt naszej talii, a mana base również można jakoś skombinować, żeby był bardziej budżetowy. Myślę, że jest to bardzo fajna opcja dla graczy początkujących, którzy jednak już zaznali troszeczkę gry turniejowej. Jeżeli filmik wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić komentarz pod spodem, zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, oraz polubić mnie na Facebooku, gdyż każda taka akcja z waszej
strony zachęca mnie do tworzenia kolejnych filmików. W tym miejscu się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć.